Dlaczego pan Tadeusz? Czyli spełnienia niedalekiej przeszłości, która nie będzie już przeszłością, ale trwa jako niezmienne wspomnienie. Niezmiennie, nieodmiennie, codziennie mnie wzrusza tuzin tysięcy wersów pana Tadeusza. Ich ogrom, ładność, mlok, mrok i blask, łaskawie lśniące, spadają na mnie niczym gwiazdy spadające. Przywykłem przygnieciony ważką ich lekkością mieszać nierzeczywistość ich rzeczywistością. Tak, iż mych zmysłów zestaw rym się trwale wgryzył, wzrok dotyk mych, smak, słuch i nawet szósty zmysł. Gdy w środku środkiem miasta jadę, mam, że jest chęt za Nowogrodzkiem. Dzicz w koło ja wesoło wędruję przez paszczę, ten z paszczy niedźwiedź straszny paszczą na mnie klaszcze. Kupiwszy go jębigos, który się wyrabia, z kapusty, w której się uprzednio czołga uprawia. Róg wpada w ucho migos, wybrzu powódka w korkań, powódce niczym mrówka, biorę się do pań. To się w tym daniu kwitość wąchasz oraz wsłuchasz. Oj, wiesz, że pan Mickiewicz wielki to był kucharz, który niezestawiany, zestawiając smaczki, z polskich bebechów zrobił narodowe flaczki. Zbigosił je i zbiesił, czyniąc sztuki osią. Popieprzył telimeno, polufrował z osią. Wydestylował ducha przed nożyć strzech i tak roda kazał, że zapiera dech. Lecz cóż ja podczas naszych obcesowych czasów, rząd z niskich, średnich płac i wysokich obcasów, gdy świat przebiera miarkę, zdążając do kreski, czuję się sam jak niedźwiedź głupi litewski lub jak szlachecka mucha, gnuśna eleacka, którą wojskiego packa rozpłaszcza znienacka, lub jak otarta z wąsów sędzi słona łza. Szczęściem wbrew pandemonium pan Tadeusz trwa.